nowy sezon programu Po Godzinach na nowy sezon piłkarski. W pierwszym odcinku Kazimierz Moskal, witam serdecznie panie trenerze. Witam wszystkich. Panie trenerze, spotykamy się w pierwszym odcinku z panem, bo niedawno minął rok, jak Kazimierz Moskal jest szkoleniowcem GKS-u Katowice. Wszyscy trenera kojarzą z ławki trenerskiej, z konferencji prasowych, kibice z różnych wywiadów, bądź to w naszych mediach klubowych, bądź również w innych tutaj mediach lokalnych. Ale tak naprawdę, jeżeli ktoś tam gdzieś bardziej się nie zagłębi, no to Kazimierz Moskal może być zagadką. Więc dzisiaj właśnie po to się spotykamy, żeby troszkę jeszcze od trenera wyciągnąć takich pozaboiskowych spraw, jak wygląda życie trenera, życie codzienne i rodzinne, no oraz oczywiście wrócimy do tych wszystkich pięknych chwil, kiedy był pan zawodnikiem. No panie trenerze, na sam początek zaczniemy właśnie od tych spraw piłkarskich. No dla wszystkich, którzy się interesują piłką nożną, no to Kazimierz Moskal nie jest postacią anonimową. Sporo sukcesów, przede wszystkim tutaj na krajowym podwórku, ale również zaliczył pan z reprezentacją Polski kilka występów, strzelił również wam bramkę, o tym na pewno do tego też wrócimy. Ale zaczniemy od Wisły Kraków. Wystąpił pan w wielu spotkaniach, wiele osiągnął. Takie najbardziej pamiętne rzeczy, miłe, które pan wspomina właśnie z Wisły? No na pewno trzeba zacząć od tego, że ja pochodzę z małej miejscowości spod Krakowa i ja od najmłodszych lat kibicowałem Wiśle i moim marzeniem było gdzieś tam jako młody chłopak dostąpić zaszczytu gry w tym klubie. Tak szczerze mówiąc, ja nawet nie wiem skąd to się wzięło. Wiem, że gdzieś tam kiedyś starszy brat zabrał mnie raz na mecz i to był mecz reprezentacji Polski na stadionie Wisły. Nawet nie pamiętam z kim. Dlaczego to akurat Wisła? Myślę, że to musiało być dlatego, że w tym okresie Krakowia chyba gra o klasę rozgrywkową niżej i to moje zainteresowanie Wisłą akurat stąd się wzięło. Cóż, największe osiągnięcia. Ja muszę powiedzieć tak, że te jako piłkarz występy w Wiśle trzeba by było podzielić na dwa etapy. Bo ja dwa razy... Czyli te przed wyjazdem za granicą tak i po powrocie. Dokładnie tak. Albo może inaczej, z czasów tych bliższych, czyli era telefoniki i tych dalszych, kiedy Wisła była no, na tamte czasy, jakby na to nie patrzeć, dosyć biednym klubem. To ja wtedy za tym pierwszym razem marzyłem o tym, żeby wystąpić z Wisłą w europejskich pucharach i zdobyć Mistrzostwo Polski. To wydawało mi się na tyle nieprawdopodobne, że tak jak mówię, Wisła wtedy miała wiele problemów, wcale nie była potęgą. Ja debiutowałem, co prawda pierwszy raz w Wiśle w Ekstraklasie, to była wtedy pierwsza liga, ale zagrałem tylko jeden mecz, później wyjechałem na reprezentację i Wisła wtedy spadała akurat z pierwszej ligi. Później zaczęliśmy rozgrywki w drugiej lidze i tam stałem się podstawowym zawodnikiem, więc najpierw była ta walka o awans do pierwszej ligi, później heroiczny bój o to, aby się w niej utrzymać, bo nie było łatwo i te czasy były naprawdę ciężkie, stąd wydawało mi się, że jest to jakby nierealne osiągnąć jakiś sukces z Wisłą typu właśnie Mistrzostwo Polski czy zagrać w pucharach. Ale czy różnica polegała tylko i wyłącznie na tym, że ta Wisła nowożytna, jak można tak powiedzieć, tej ery telefoniki była po prostu bogatszym klubem, czy również poziom sportowy drużyny, potencjał to się różnił? To się wiąże, dlatego że wtedy za tym pierwszym razem w Wiśle w zasadzie większość, nie wszyscy, ale większość zawodników to była z okolic czy z Krakowa, prawda? Nie stać było klubu na jakieś spektakularne transfery. To jeszcze były czasy takie, że Wisła jako klub miała możliwości załatwienia czy odpracowania w służby wojskowej w klubie, prawda? Stąd kilku zawodników z innych miast, z innych rejonów Polski mogli przyjść, ale to nie były jakieś wielkie transfery. Tak jak mówię, to byli chłopcy czy zawodnicy, którzy kojarzeni byli z Krakowem czy z okolicami. Natomiast ta Wisła od czasów wejścia pana Cupiała, no to kojarzy nam się z wielkimi transferami, prawda, wielkimi nazwiskami. Były pieniądze, można było ściągać zawodników w zasadzie, jakich sobie tam właściciel zażyczył. Oczywiście na miarę naszych
możliwości, myślę tutaj o Polsce, to nie były jakieś hity w Europie, ale byli to zawodnicy, którzy z powodzeniem później walczyli o Mistrzostwo Polski, więc tutaj ten poziom na pewno był dużo, dużo większy i możliwości dużo większe. A czy teraz z perspektywy czasu, jak Pan na to patrzy, jest coś takiego, że twierdzi Pan, że jednak ta drużyna była bardzo silna, a nie udało się osiągnąć tego, co się chciało? Gdzieś tam taki niedosyt po tych wszystkich meczach, bo i w pucharach, w pucharze UEFA i w tych eliminacjach do Ligi Mistrzów no były spotkania, kiedy tak naprawdę można było tak naprawdę każdy scenariusz przypisać, bo te spotkania nie były takie, że od razu przegrane i tak naprawdę w cuglach, jak to się u nas mówi, po prostu spotkanie zostało rozstrzygnięte, tylko jednak zawsze to było po zaciętej walce, pięknych bramkach, no i świetnych atmosferach wtedy na tych stadionach. Nie no, rzeczywiście był taki moment, że ten skład był na tyle mocny, że te sukcesy powinny być większe, ale no też trzeba tu powiedzieć, że jeszcze czasy przede mną, kiedy ja pierwszy raz grałem w Wiśle, no to Wisła też dysponowała jak na polskie warunki doskonałym składem. Tam w zasadzie większość była reprezentantów, a też nie osiągała jakby sukcesów, które powinna osiągnąć. Tu za czasów Telefoniki przekładało się to na to, że kilka razy Wisła była w stanie zdobyć Mistrzostwo Polski. Natomiast w tych europejskich pucharach, pomimo kilku, powiedzmy, niezłych występów, to jednak jakieś tam furory wielkiej nie udało się zrobić. Myślę, że taki moment kluczowy to był, kiedy po raz pierwszy Wisłę prowadził trener Smuda, ale Wisła wtedy była wykluczona z pucharów przez UEFA. Po tym spotkaniu z Parmą, tak? Tak. A drugi moment, myślę, że za trenera Kasperczaka i pamiętne mecze z Lazio Rzym. Kto wie, co by było, gdyby sędzia dopuścił do tego meczu rewanżowego u nas po remisie 3-3 w Rzymie. Tutaj warunki atmosferyczne w lutym były takie, że nie sposób było nic więcej zrobić z tym boiskiem i sędzia nie dopuścił. Mecz powtórzono i w tym powtórzonym meczu, czy przełożonym meczu, niestety okazaliśmy się słabsi i odpadliśmy. W tej całej przygodzie z Wisłą Kraków, jakiego trenera Pan tak najbardziej wspomina, który gdzieś tam czuje Pan, że taki największy, takie najwięcej wskazówek potrafił, poczuł Pan się, że przy tym trenerze się najbardziej Pan piłkarsko rozwijał? Znaczy tak, ja na pewno gdzieś tam najbardziej pamiętam te chwile, moje początki, prawda? Wtedy gdzieś tam utkwił mi w pamięci trener Franczak. Musimy też pamiętać, że poprzez to, że ci ludzie byli związani z Krakowem czy z tym klubem bardzo mocno, chociaż nie było pieniędzy, nie było takich warunków i możliwości, to atmosfera w zespole była bardzo fajna. Czuło się tą więź, przywiązanie do barw, o której teraz no, naprawdę ciężko mówić w tych czasach, że gdzieś tam w jakiejś drużynie są sami wychowankowie, prawda? I te czasy gdzieś naprawdę bardzo mile wspominam. My przychodziliśmy z wielką pasją, z wielką chęcią na treningi i była fajna atmosfera. Natomiast od każdego trenera gdzieś tam się można było wiele nauczyć. No, myślę, że jednak największym jakby takim... taką zmianą było przyjście trenera Kasperczaka. On jakby zmienił ten klub na wielu płaszczyznach. Myślę tutaj o tej sportowej, ale też tej organizacyjnej. Wiele się zmieniło. On wtedy zaczął gdzieś tam uczyć nas tego systemu, grając czwórką obrońców w linii. I te początki rzeczywiście dla trenera Kasperczaka przynosiły duże efekty. Ta Wisła, wydaje mi się, że gra wtedy naprawdę najlepszy futbol. To czego teraz może brakuje polskim drużynom, zawodnikom? Wtedy były pieniądze, teraz też nie można powiedzieć, że ich nie ma. Trenerzy też już są dużo lepiej wyedukowani, bo to świat nam tak uciekł, czy po prostu czegoś innego jeszcze w tej Polsce brakuje? Myślę, że tutaj wiele się składa. Że nie może być takich spotkań właśnie jak z Lazio Rzym czy Realem Saragosa. Na to, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Na pewno świat nam uciekł, jeśli popatrzymy na sztaby trenerskie, czy na organizacje w ogóle klubów tych wielkich, prawda, w Europie, no to można się przekonać, ile tam ludzi pracuje, ile tam zaangażowanych jest osób w to wszystko, a poza tym, jakie to są budżety tych klubów, prawda? Oczywiście możemy mówić, że
pieniądze to nie wszystko i ja się z tym absolutnie zgadzam, ale jednak wszystko jest robione po to, żeby ten zawodnik miał idealne warunki do treningu, aby rzeczywiście doprowadzić go do najlepszej dyspozycji i to rzeczywiście gdzieś tam robi różnicę. Fakt, że te budżety w Polsce są i tak dużo, dużo mniejsze, no to przewija się w ten sposób, że my no nie możemy sobie pozwolić na ściąganie wielkich nazwisk, tylko gdzieś tam zostanie już przesiani ci piłkarze poprzez tych skautów wszystkich wielkich klubów i co gdzieś tam się nie przebije, zostanie to przyjdzie do Polski albo ewentualnie jak ktoś tam typu Luboja w Legii, Jezus w schyłku kariery jeszcze chciał gdzieś tam pograć na jakimś poziomie, no to trafia do jednego z najlepszych klubów w Polsce, prawda? Ale to musimy pamiętać o tym, że ten jego poziom już był na Europę zdecydowanie za niski i tak to wygląda. Kończąc wątek piłkarski, jest pan spełnionym zawodnikiem? Nie, myślę, że nie. Znaczy ja cieszę się z tego, co osiągnąłem, ale wydaje mi się, że mogłem osiągnąć trochę więcej. Ja myślę, że generalnie gdzieś tam też to się wiąże z tym, dlaczego akurat polskie kluby nie osiągają zbyt dużych sukcesów, że brakuje nam gdzieś takiej, wydaje mi się, pewności siebie, takiej przebojowości. Czasami trzeba gdzieś tam się rozepchać łokciami i przejść do przodu. Ja należałem do ludzi, myślę, spokojnych na boisku. Oczywiście to jest zupełnie inna sytuacja, gdy się gra mecz, ale myślę, że stać mi było na to, aby na pewno gdzieś tam więcej zagrać meczy w reprezentacji, czy osiągnąć coś więcej. Panie trenerze, to żeby nawiązać do kolejnej takiej części, o której mówimy, czyli jakby już obecnej sytuacji jest pan trenerem GKS-u Katowice, ale na Bukową nie trafił pan pierwszy raz rok temu, tylko jeszcze jako zawodnik występował pan w meczu reprezentacji Polski na tym stadionie. Strzelił pan tam jedyną bramkę w ogóle w swojej karierze reprezentacyjnej. Wtedy to był inny stadion niż teraz? Myślę, że stadion nie różnił się od tego, który jest dzisiaj. Jedna różnica była taka, że ta trybuna za bramką była wtedy jeszcze czynna. Przyjeżdżałem też jako piłkarz wielokrotnie grać przeciwko GKS-owi, natomiast tak jak wspomniałem, ten mecz w reprezentacji, w którym udało mi się strzelić bramkę z Austrią przy Bukowej, to gdzieś mam właśnie taki niedosyt, że ja zagrałem w sumie w tej reprezentacji 6 spotkań, ale tylko były to wszystkie mecze towarzyskie i żałuję, że nie miałem okazji poznać tego smaku właśnie w meczach o jakieś punkty w eliminacjach. Pytam o ten stadion bardziej o atmosferę, bo teraz pan to może ocenić z perspektywy trenera z ławki rezerwowej. Wtedy pan to oceniał z perspektywy zawodnika, ale też jest inna różnica taka, że wtedy GKS był topową drużyną. Tam przyjeżdżało się jak do drużyny, gdzie tak naprawdę zazwyczaj ciężko było wywieźć jakieś punkty. Teraz niestety GKS jest w tej pierwszej lidze, no i takich meczów jak z Legią Warszawa, z Wisłą Kraków i z innymi drużynami z Ekstraklasy po prostu tak, zgadza się, ja doskonale to pamiętam. Nigdy na Bukową nie przyjeżdżało się gdzieś tam w roli faworyta, ale no, tak to właśnie czasami bywa, tak to gdzieś ten los kręci tymi tą piłką i w przypadku GKS-u na razie jesteśmy w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy. Musimy walczyć w pierwszej lidze, a rzeczywiście ta atmosfera nie zmienia się. Ja myślę, że nie mówię tego absolutnie poprzez to, że akurat ja jestem teraz w GKS-ie, ale wydaje mi się, że ta atmosfera na tych boiskach pierwszoligowych to na stadionie GKS-u jest chyba najlepsza. Kibice rzeczywiście, ten słynny blaszok jest fantastyczny i kiedy oni wszyscy gdzieś tam rykną, to naprawdę robi to wrażenie. Oczywiście, że są kibice bardzo wymagający, bo tak jak wspomniałeś, pamiętają te czasy, kiedy GKS grał w najwyższej klasie rozgrywkowej i wszyscy by chcieli, aby to wróciło i to jak najszybciej, prawda?
cały czas o tym gdzieś tam się słyszy, że tyle lat kibice czekają na ten powrót Gieksy na najwyższy szczebel rozgrywkowy, no ale nie jest łatwo, tak powiem, nie jest łatwo. Zapytam teraz o pracę trenera, o czym wspomniałem na początku naszej rozmowy. Trenera kojarzą z konferencji prasowych, z ławek trenerskich. Oprócz tego, że codziennie pan się spotyka z wszystkimi zawodnikami, jest tam te kilka, 4-5 godzin w klubie. Jak później wygląda praca trenera? Nie wiem, interesuje mnie nawet takie rzeczy, ile pan jest w stanie w weekend prześledzić spotkań, czy to piłkarskiej Ekstraklasy, czy innej ligi europejskiej, czy pierwszej ligi w telewizji. To znaczy tak, na pewno życie piłkarza jest dużo łatwiejsze niż życie trenera. Piłkarz, wiadomo, ma swoje rzeczy do zrobienia, on musi na wiele rzeczy zwracać uwagę, będąc po treningu, czyli na to, jak się odżywia, jak wypoczywa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast rola trenera naprawdę nie kończy się na tym, że przychodzi się na trening, robi się, co się ma zrobić i to jest koniec. Tak to się kojarzy właśnie ludziom. Zresztą życie piłkarza też jest tak odbierane, że on przychodzi na mecz, zagra tam te półtorej godziny, wraca i to jest jakby wszystko, prawda? Nikt nie widzi tej ciemnej strony, czy tej gorszej strony, a taka jest i w życiu piłkarza, i w życiu trenera. Jeśli chodzi o mecze, które ja oglądam, to musielibyście zrobić wywiad z moją żoną, bo ja ciągle słyszę, że nic w domu nie ma w telewizji, tylko cały czas jest piłka i piłka w telewizji. No ale niestety tak to się kręci. Ja po przyjeździe z treningu zabieram się albo za analizę naszego spotkania, albo oglądam mecz najbliższego przeciwnika, albo przygotowuję jakiś trening i to w zasadzie no, cały dzień jestem do późnych godzin wieczornych zajęty tym. Oczywiście, że nie robi się tego bez przerwy, bo nikt by tego nie wytrzymał. Gdzieś tam jakąś przerwę trzeba sobie zrobić, ale tak jak mówię, praktycznie to do późnych godzin wieczornych gdzieś tam głowa jest zaprzątnięta pracą związaną z najbliższym treningiem, czy z najbliższym właśnie przeciwnikiem, jak zagrać, kto ma grać, jaką taktykę i tak dalej, i tak dalej. Także tej pracy rzeczywiście jest sporo, no ale nikt nie mówił, że będzie łatwo i że to tylko będą same sukcesy, prawda? Zupełnie inaczej pracuje się, myślę, że jako zawodnik, zresztą jestem przekonany, bo też grałem i też się to tak odbiera. Fajnie jest wszystko, jeśli wszystko układa się dobrze, jeśli zespół zdobywa punkty, no to te gorsze strony, czy ciemniejsze strony tego naszego zawodu jakby mniejsze zło wtedy robią, prawda? Natomiast gdy przychodzą porażki, no to wiadomo, że ktoś tam mówi, że porażka motywuje bardziej. Okej, ale nikt nie lubi przegrywać, prawda? I każdy chciałby robić to, co robi, jak najlepiej. Dlatego po takich meczach nieudanych gdzieś tam jest czasami bardzo ciężko, no ale właśnie w tym jest siła, jeśli w takich sytuacjach my potrafimy być razem jako zespół, razem brać odpowiedzialność, to myślę, że na tym to polega i tylko w ten sposób można gdzieś tam w kolejnym meczu to zmienić i odnieść sukces. A trener przygląda się też innym meczom lig europejskich, gdzieś szuka inspiracji taktycznych? No tak, myślę, że tutaj, tak jak powiedziałem, ten telewizor, zresztą teraz te programy, czy kolejki ligowe, czy Liga Mistrzów, Liga Europy są tak zrobione, że w zasadzie od poniedziałku do niedzieli można siedzieć i oglądać albo Ligę Polską, albo za chwilę będzie Liga Mistrzów, albo Liga Europy i znowu w piątek zaczyna się kolejka, prawda, w Polsce. Są też ligi zagraniczne, także oczywiście, że tak, ale nie można, myślę, też gdzieś tam no, na wszystkie mecze, czy wszystkie kluby podglądać i próbować wszystko wprowadzić, bo wszystko to samo, bo to tak też się nie da, prawda? My możemy zachwycać się, czy zachwycaliśmy się Barceloną, czy zespołami, które grały na mistrzostwach świata, ale nie wszystkie rzeczy można przełożyć w innym klubie, prawda? My musimy
wziąć poprawkę na to, jakich mamy zawodników, na co nas stać, co można zrobić, ale to jest jakby nasz chleb codzienny i my musimy na to patrzeć, zwracać uwagę, chociażby dlatego, żeby wiedzieć, jak z danym przeciwnikiem grać, jeśli on gra w systemie takim czy takim, prawda? Wczoraj oglądałem mecz Islandia-Turcja. Jestem pod wrażeniem gry Islandii. Naprawdę to, co wczoraj zagrali, to ja nie spodziewałem się, że Islandia tak może grać. No, czyli tak naprawdę nie trzeba patrzeć na mecze Niemców, mecz tylko naprawdę trener potrafi dojrzeć nawet, to, z czego tak naprawdę prawie kibic nie widzi też. Tak, nawet wczoraj gdzieś tam najpierw leciała mecz naszej młodzieżówki z Grecją, który gdzieś tam oglądałem i później tak siedzieliśmy i syn mówi, co, nic nie oglądamy? Ja mówię, no ale co, jaki jest mecz, gdzie transmitują jakiś mecz? No Islandia, Turcja. Tak sobie pomyślałem, kurczę, Islandia, Turcja, szkoda może czasu. Ale jak przełączyłem, to naprawdę oglądałem z taką przyjemnością, jak kilka lat temu z przyjemnością oglądało się na przykład Barcelonę. Ja wtedy, jak Guardiola prowadził Barcelonę, to ja czekałem na ten mecz kolejki Ligi Hiszpańskiej, kiedy Barcelona gra jak na jakieś przedstawienie. Z taką przyjemnością. To teraz na zakończenie już tego wątku trenerskiego dwa takie ostatnie pytania. Pierwsze to, czy trenerowi pomaga to, że wcześniej był zawodnikiem piłkarskim, czuje atmosferę szatni i wie, jak to wszystko wygląda od strony piłkarza? I drugie pytanie, wspomniał Pan, jak był Pan piłkarzem, miał Pan trenera, który najwięcej wniósł w ten rozwój piłkarski. Teraz mam pytanie odnośnie tego, jak był Pan już trenerem, czy to asystentem, czy gdzieś Pan na staży jeździł, którego z trenerów Pan najbardziej wspomina, który gdzieś tam przekazał taki najbardziej wartościowy warsztat? Ciężkie, tak? Nie, no ja myślę, że byłem u tylu znanych i cenionych trenerów asystentem, że naprawdę od każdego gdzieś tam po trochu wziąłem. Natomiast absolutnie nie staram się jakby tego powielać, czy robić to samo. Oczywiście, że na początku jest to trudne, bo gdy się zaczyna swoją pracę, no to na czymś trzeba się oprzeć, prawda? I czasami trudno jest się gdzieś tam jakby dostosować do zaistniałej sytuacji, która gdzieś tam się zmienia dynamicznie, bo gdzieś tam załóżmy wypada nam na treningu środkowy obrońca, czy gdzieś tam jakiś środkowy pomocnik, a zaplanowaliśmy sobie jakieś ćwiczenie. Ale ja myślę, że teraz po tych latach, które już za mną są, mam na tyle doświadczenia, że mało tego, że z takimi sytuacjami sobie radzę, to ja staram się analizować to, co się dzieje na treningu z naszym zespołem i dobierać ćwiczenia, które gdzieś tam powiedzmy widziałem, ale modyfikując je, prawda, pod nasze potrzeby, bo to nie jest tak, że to, co zadziałało w jednej drużynie, to zostanie przeniesione do drugiej i to też będzie działać. Nie. Trzeba czasami pewne rzeczy przemyśleć, zweryfikować i zmodyfikować tak, aby rzeczywiście to miało sens i wtedy to jest, wydaje mi się, wielką, wielką sztuką właśnie w pracy trenera. A to pierwsze pytanie? Czy pomaga to trenerowi, że wcześniej był trener zawodnikiem? Myślę, że tak. Natomiast to nie jest też regułą. Ja absolutnie nie uważam, że ktoś, kto nie grał w piłkę, nie może być dobrym trenerem. Nie. Są ludzie, którzy mniej grali, czy w ogóle nie grali, a są doskonałymi trenerami, ale na pewno myślę, że to pomaga. Na pewno myślę, że to pomaga, bo samemu gdzieś tam się trochę grało w tą piłkę i ma się to doświadczenie, właśnie czuje się to, jak to się popularnie określa, czuje się tą szatnię, prawda? Także bez dwóch zdań jest to na pewno atutem. Ale też mamy przykłady takie, że wielu wspaniałych piłkarzy nie poradziło sobie jako trener, prawda? I tu nie ma reguły, bo to się tak wydaje, że gdzieś tam, tak jak mówię, wystarczy rzucić piłkę i parę razy zagwizdać i zespół będzie grał. No, są takie zespoły, może rzeczywiście, gdzie, jak to jeden z moich trenerów mówił, że rola trenera powinna się ograniczać do tego, aby piłkarzowi nie przeszkadzać. Myślę, że ja się trochę z tym nie zgadzam. Uważam, że trener jest od tego, aby piłkarzowi pomóc w tym
żeby on lepiej grał. Przypominam sobie taką jedną sytuację, gdzie odchodząc z jednego klubu, mało istotne z jakiego, na koniec jeden z zawodników powiedział mi, że nie wiedziałem, że mając tyle lat jestem w stanie się jeszcze czegoś nauczyć. I to jest jakby pocieszające i takie stymulujące do dalszej pracy, skoro gdzieś tam w momencie, kiedy nie kiedy przychodzisz, nie kiedy jesteś na miejscu, ale kiedy praktycznie już ciebie nie ma i ktoś ci mówi taką rzecz, no to na pewno gdzieś tam możesz jakby docenić to, co robisz. Kazimierz Moska, to świat piłkarski, teraz przede wszystkim trenerski. Futbol jest gdzieś tam cały czas w tym życiu przede wszystkim. No ale jaki jest jeszcze Kazimierz Moskal na co dzień? Taki dla rodziny, prywatnie. Oj, ja jestem przede wszystkim bardzo, bym powiedział, spokojnym człowiekiem, ale każdy, nawet święty, ma gdzieś tam swoją jakąś granicę, miarkę czy linię, której nie można przekroczyć i czasami też zdarza się, że gdzieś tam wybucham, natomiast jestem też typem domatora, raczej spędzam czas w domu, jeśli mam trochę tego czasu, to raczej w domu, nigdzie się nie włóczę po mieście, czy może to złe słowo, ale wolę spędzić czas w domu, natomiast zdaję sobie sprawę, że zbyt mało tego czasu jest dla rodziny i co prawda moi synowie są już na tyle dorośli, że nie potrzebują tyle opieki, natomiast no, z żoną ciągle gdzieś tam dochodzimy do wniosku, że jednak bardzo mało czasu z sobą spędzamy, a ten czas niemiłosiernie ucieka i z tego sobie musimy zdawać sprawę, że nie tylko piłką człowiek żyje, bo są, może to zabrzmi dla niektórych kibiców nienormalnie, ale są ważniejsze rzeczy dla człowieka w życiu niż piłka, prawda? To jest oczywiście piękna rzecz i futbol to jest naprawdę coś wspaniałego, ale zarazem też czasami okrutnego, ale życie samo w sobie jest cenniejsze, prawda, od wszystkich innych wartości. Ty ma tener, jak już gdzieś tam przyjdzie czas, żeby zrezygnować z tej piłki, tylko właśnie rozpocząć gdzieś tam rodzinne życie, jakieś takie hobby, pasje, do której wie pan, że po tym zakończeniu przygody tej futbolowej pan rozpocznie, nie wiem, na przykład grę w golfa? Nie, to raczej trener Bar gdzieś tam idzie w tym kierunku. Najpierw grywa dalej w tenisa i teraz gdzieś tam się przerzuca na golfa. Ja lubiłem bardzo grę w piłkę i tego mi najbardziej brakuje. Ja często, teraz może już rzadziej, ale były takie czasy, że ja się budziłem w nocy, bo miałem sen, że gram jakiś fantastyczny mecz, strzelam bramkę i nagle okazuje się, że był to tylko sen, że to już nie wróci, prawda? I jak skończyłem grać, nawet będąc trenerem, ja często bardzo chętnie jeździłem, grałem w World Boyach po różnych turniejach, zresztą World Boye też mają swoją ligę i halową i normalną. Niestety od powiedzmy tam 2 lat gdzieś tam z tym zdrowiem jest na tyle nieciekawie, że nie jestem w stanie już dalej bawić się tą piłką i tego mi naprawdę brakuje, bo dla mnie najlepszym takim lekarstwem po jakimś nieudanym meczu czy w sytuacjach, kiedy byłem zestresowany, zły na kogoś czy na coś, to gdy poszedłem, pograłem w piłkę, wyżyłem się i wszystko mijało, wracało do normy. Teraz o tyle jest trudniej, że właśnie nie jestem w stanie już gdzieś tam za tą piłką pobiegać. I tego żałuję i najbardziej żałuję tego, że to po prostu już się nie wróci, prawda? To też gdzieś tam staram się swoim podopiecznym ciągle mówić, żeby czerpali z tego życia, z tego piłkarskiego życia, jak najwięcej teraz, żeby za kilka lat
ktoś nie powiedział, a szkoda, że nie udało się wykorzystać tego, co gdzieś tam mieliśmy, prawda? Powoli kończąc naszą rozmowę, proszę sobie taką, jeszcze jedno mam pytanie może, żeby tutaj nam jeszcze jakieś ciekawe rzeczy zdradził. Taką sytuację, że teraz spotyka Pan się w gronie znajomych i faktycznie każdy zaczyna przytaczać jakąś anegdotę i która taka Panu by najbardziej teraz z boiska, czy z szatni, czy z obozu jakiegoś przyszła na myśli i chciałby właśnie Pan tą anegdotę opowiedzieć. Nie no, ja żałuję czasami, że właśnie nie spisywało się takich rzeczy. Teraz modne są gdzieś tam, modne jest wydawanie książek przez byłych piłkarzy. Nie myślałem o tym, żeby gdzieś tam to spisywać teraz pisać książkę, ale rzeczywiście tych anegdot było bardzo dużo. Myślę, że z Danem Petrescu też wiąże się wiele takich spraw. On ciągle mówił o sobie, że on jest pechowcem, że ciągle powtarzał bedlak, gdzieś tam wracaliśmy z obozu, to wszystkie samoloty oczywiście normalnie odlatywały, ale my lecieliśmy z Wiednia do Krakowa i był odwołany, bo była mgła. On gdzieś tam poleciał też do domu, do Rumunii, miał wrócić na trening normalnie bez problemów po południu, ale też okazało się, że gdzieś go tam w Monachium dopadła mgła. Raz przyszedł na trening i mówi, że to jest niemożliwe, że pojechał właśnie w Krakowie do rynku z rodziną, wzięli sobie dorożkę, żeby objechać dookoła rynku i nagle w którymś momencie koń się przewrócił i na środku rynku i musieli go tam uśpić, bo coś tam było z nim nie tak, także mówi, że to już jest niemożliwe. Trener Petrescu nie miał szczęścia po prostu w Krakowie. Tak uważał, no. Myślę, że trochę się to chyba później zmieniło, bo poszedł do Rumunii i tam osiągnął, jak na tamte warunki, bardzo dobre wyniki. Dochodzimy do wyjścia z parku, także myślę, że dzisiaj sporo się dowiedzieliśmy. Dziękuję w takim razie za zaproszenie do Krakowa. Dziękuję raz jeszcze za tą rozmowę. Dziękuję.